Przyszliśmy zobaczyć. Tam niżej kolega nasz mieszka, to tak piwnicę ma zalaną. Już kiedyś tutaj zalało. Nie, no to było zaskoczenie tutaj, bo ten teren nie był ewakuowany, to nagle wszystko nastąpiło. Także praktycznie o 6 rano woda dopiero zaczęła się powiększać. Państwo przygotowani do takiej powodzi? No, jesteśmy trochę zaskoczeni. Ja mieszkam w Loda, jeszcze nie wiem, jaka jest moja sytuacja przy Saddle River i chcę się tam dostać, zobaczyć. Pani mieszkanie jest w porządku, tak? W porządku, dziękuję Bogu. Mieliśmy nakaz ewakuacji. Z domów? Z domów, tak, tam z tego terenu, także nie było wyboru, szczerze mówiąc, musieliśmy to opuścić. No jest po kataklizmie, więc pojedziemy zobaczyć, jak wygląda aktualnie sytuacja. Mam nadzieję, że nie najgorzej. Przy takich powodziach, tak jak w Lodaj czy gdziekolwiek, to jest w sumie normalne. Ludzie po prostu później, kilka dni później wszystko to wyrzucają na ulicę. Właśnie wtedy jest pokazany ten rozmiar tej tragedii, bo każdy wyrzuca coś z basementów, wyrzuca to, co zalane, bo to się już wiadomo nie nadaje ani do użytku, ani żeby to wysuszyć. Mieszka pan tutaj? No akurat nie tutaj, w Plutonie jeszcze przyjechałem, zobaczę, co się stało. I jaka jest reakcja? Bo jestem trochę w szoku, bo trochę tej wody jednak przyszło tutaj. Część ludzi z tego, co wiem, została w domach, a nie wiem akurat, jak z moim znajomym nie mam z nim kontaktu, także współczuję w ogóle wszystkim, co tutaj się znaleźli w tej okolicy, bo coś strasznego się wydarzyło. Podejrzewam, że w tym momencie rower to jest chyba jedyny sposób poruszania się. Myślę, że na pieszo też jest nieźle, ale rowerkiem zobaczyć koło. O autach oczywiście nie ma mowy. Zależy gdzie, zależy w którym regionie pewnie. Ale myślę, że rower w tej chwili jest okej. Okay. Te samochody no, prawie do samego dachu zalewane. Ale to co widzimy jest przerażające. W tej chwili trochę opadło, bo byliśmy wcześniej, to po dach sam było tego samochodu. Było jeszcze więcej. Myślę, że w tej chwili tylko łodzią tam można popływać. Także no wszystko wygląda tragicznie. Be careful. Jezu, płakać mi się chce. Zalało nas, byliśmy przygotowani, że o 9 jeszcze rano nie było w ogóle wody w piwnicy, tylko 3 incie było, a później to nie wiem, czy sąsiadka już miała 5 fit wody w piwnicy, także my tu nie mieszkamy w ogóle, generalnie tylko lokatorzy, ale to jeszcze 2 razy trzeba się więcej przejmować i martwić. Teraz I hope, że insurance wszystko jakoś to pokryje, ale woda jest, szkoda, jest na pierwsze piętro zaszła. Nigdy wcześniej tyle nie było. Pierwszy raz, jak tu mieliśmy w 2007 roku, to tylko było w piwnicy tylko 6 inci, ale teraz jest masakra. Możesz dostać się do swojego mieszkania? Tak, w klapkach, całe buty mokre, ale wodą jest zalane pod sam apartament. Takiej powodzi? Nie spodziewaliśmy się, bo miało być tylko opady w granicach jednej stopy, a tutaj napadało około 4 stóp. Jest możliwość tam przejść? Nie. Ja tutaj mam biznes, cały jest pod wodą. Budynek gospodarczy, mieszkanie, meble pływają, także straty są bardzo duże, samochody pod wodą. Przygotowany byłem, że postawiłem samochody, część samochodów w inne miejsce i to wszystko, no bo jak można było, no było zabezpieczenie, w sensie worki z piaskiem, ale przy takiej ilości wody, no to co można się przygotować? No. Jak długo może to potrwać? No wszystko zależy od pogody. No, z tego co wiemy, no to pogoda ma się poprawiać. Ta woda będzie chyba pomału ustępować, ale na pewno się będzie utrzymywać przez parę dni. No a zanim wszystko dojdzie chyba tutaj do normalności, to chyba co najmniej parę miesięcy, bo są olbrzymie straty. Tam trochę zalało. Zalało. Jak zareagowaliście na taką ilość wody? Spodziewaliście się tego? No tak mówili, że tak będzie. Napadało dużo. Ludzie ewakuowali się. Tak. To przygotowani ludzie byli, bo dobrze ostrzegali, mi się wydaje.
musiała zostawić samochód, no ale znając poprzednie wydarzenia, które tutaj miały miejsce, trzeba być zawsze przygotowanym na gorsze. Jakieś zakupy. A prawie przejechał, nie? Jest strasznie. Lokatorzy zostali ewakuowani. A lokatorzy jedni z góry wyprowadzili się, poszli do teściów, a drudzy do końca młodzi na pierwszym piętrze do końca chcieli wytrzymać. Mamy zdjęcia, jak po pracy przyszedł Jarek do połowy do pasa szedł, a do domu. Także coś w domu się stało, bo było tylko 3 inci wody w basemencie, ale później nie wiem, co to się stało. Czy to ściana pękła jakaś, zawaliła się, czy nie wiem, co to się stało. Także nasz dom jest pierwszy, ten parorodzinny, taki wielorodzinny, co stoi, nasz jest pierwszy na tym. Także to zajmie 3 do 5 dni, zanim ta woda dopiero opadnie. Także who knows. Nigdy nie było takiej ilości wody. Grzecznie się ewakuowały. Kilka dni wcześniej żeśmy przeżyli trzęsienie ziemi, przeżyjemy i to.